może temu się robić kalamburka. Bardzo spóźniony Ignacy wpadł tylko na krótko do domu, żeby zostawić książki. Dziś akurat bardzo ciężkie. I teczki z papierami. Mieszkanie było puste, ciche i chłodne. Nie lubił, kiedy Mili nie było w domu. Od razu wydawało się, że musiało zajść coś strasznego. Zdjął garnitur, umył się, przebrał i w lekką koszulę oraz płócienne spodnie. Zjadł trochę zimnych klusek z patelni. Zaraz potem przeczytał kartkę od Mili. Odrzuć sobie kluski i poszłam z dziećmi na trasę przejazdu. Będziemy pod Marago. Reszta rodziny była już z pewnością na placu Mickiewicza. W swoich sektorach Milow ofiarowała się zająć najmłodszymi wnuczkami. Nie chcieli ich brać w największy ścisk. Ignacy włączył niechętnie telewizor i zobaczył transmisję z miejsca, oddalonego zaledwie o jedną przecznicę. Kiedy otworzył okno, usłyszał potężny śpiew, płynący z tamtej strony. A telewizor z irytującym opóźnieniem powtarza to samo, dodając tykliwy lub patetyczny komentarz. Kamera pokazywała jakieś zupełnie niewiarygodne zjawisko. Ogromny plac, wszystkie przeległe ulice ze Świętym Marcinem. Łącznie falowały i migotały bezkresnym morzem żółtych chustek. Tuż przed ołtarzem podskakiwał biały transparent wymalowany czerwoną solidarycą. Młodzież 83, ogłuszający zbiorowy okrzyk entuzjazmu, przeniósł się po mieście i znajdował odbicie w telewizorze. Ignacy wyłączył to pudło. Postanowił, że wyjdzie i poszuka Mili. Chciał koniecznie zobaczyć wszystko na własne oczy. Z nią owszem było zmęczony po długotrwałej konferencji, ale szczerze nie zniósł pośrednictwa telewizora. Ulice były bardzo zatłoczone, gwarne i przed hotelem Merkury. Zrobił się taki ślisk, że Ignacy musiał co chwilę przepraszać. Nie zdawał sobie dotąd sprawy, jak olbrzymi tłum wypełnił cały obszar wokół placu, jezdnie, trawniki, chodniki i parkingi. Świeciło wspaniale słońce, łopotały flagi, a z wielkich głośników na koponiarze gruchnęło uroczyste Alleluja, wykonywane przez wielki chór z orkiestrą. Ignacy wszedł w tym odświętnym zamieszaniu i jak zwykle w podobnych okazjach czuł się wyalienowany, niepewny i podejrzany.